Cześć, witajcie w serii Samotny Wilk. Jest to nowa seria, w której będę konkretnie pokazywał dany pojazd. I dzisiejszym pojazdem to akurat będą dwa: B1 Bis i B1 Ter, francuskie czołgi ciężkie drugotierowe. Postanowiłem wybrać te maszyny, ponieważ w rzeczywistości one były bardzo beznadziejne, a w grze dla dobrego czołgisty to jest wspaniała maszyna. Ja przykładowo uwielbiam te dwa pojazdy tutaj. Są to akurat niby te same, ale trochę odmienne pojazdy. Głównie czym się różnią B1 Bis od B1 Tera? Na pierwszy rzut oka no to widać błotnikami i pancerzem na boku. A jak się przyjrzeć już dokładniej, to nawet jeszcze czołową płytą. Dodatkowo jeszcze główną różnicą jest to, że B1 Bis ma przód 60 mm, a boki 50. Natomiast B1 Ter ma przód 70 i boki 70. Tu akurat w górnej części przedniej 50, w dolnej 20. Wieżyczka jest bez zmian. Mają te same uzbrojenie. Jeszcze widoczną zmianą jest w Bisie tu ta chłodnica. Ta chłodnica to 15 mm pancerza i od razu mamy przestrzał do silnika. W B1 Terze ta chłodnica znajduje się na dachu. Czyli mamy boki całkowicie bezpieczne, ale samoloty są w stanie nas niszczyć od góry. Kolejną różnicą jest możliwość bocznej armaty 75 mm. W B1 Ter mamy podnoszenie do góry, do dołu, prawo, lewo. Natomiast w Bisie mamy tylko góra, dół. Jest to bardzo duże ograniczenie, co doprowadzało do tego, że trzeba było manewrować całym pojazdem. To też była główna przyczyna, dlaczego ten pojazd był nieskuteczny. Ostatnią różnicą natomiast jest załoga. W Bisie mamy czterech załogantów, natomiast w Terze mamy ich pięciu. To też jest przyjemna zmiana. Oczywiście pojazdy mają te same armaty. Armata 75 mm, armata 47 mm. Są praktycznie bez zmian. Wieżyczki są też takie same. Jak wygląda siła ognia? W 47 mamy przebicie 69, a w 70 mamy przebicie 57. Więc ja tu jeszcze tylko zasłonię te pojazdy. Najważniejsze to jest oczywiście zasłonić swój pojazd tak, żeby wróg nie widział go i nie wiedział jednocześnie, do czego strzela. Nie widzisz, szukać słabych punktów. Oczywiście to takie zasłonięcie nie łączy się z realizmem, niestety. No ale to War Thunder. Maszyny zasłonięte. Głównie rozegram bitwy realistyczne i wybiorę takie sceny, w których będzie się coś działo, będzie jakaś akcja, a nie przykładowo scena, że po prostu tylko się jedzie albo tylko się czeka. Żeby było główne pokazanie tych pojazdów. Bitwę akurat wysoko rzuciło. Chyba z poziomem 2,7. O, i to właśnie zachowanie niech ludzi. Nie umieją przepuścić innych, uważają, że to oni są pierwsi i muszą być pierwsi. Mamy tu progę od tyłu. Zaraz posmakuję moje 75. O.
O, kolejny. Akurat nieudolne strzelanie. Najważniejsze starać się nie stawać przodem do wroga, który jeszcze zaraz może oddać strzał. Ponieważ B1 niestety nie jest niezniszczalna. Najważniejsze to stawać tak kształt rąbu takim bokiem, by pociski wroga rykoszetowały na naszym pancerzu. No i dodatkowo niestety mamy długie ładowanie porównanie do niektórych pojazdów. Ja tu widzę, że niestety późno dojechałem, a szanse bitewne maleją. O kurde, pudło. Teraz się wycofać. Ciężko, bo się wkrzaniłem. O, udało mi się wycofać. Typ tam stoi. Tam jeszcze japoński czołg się schował. No, niedobrze. A, nie ta armata. Kurde. Cały czas się ugrywa. Kieruję się do bazy. Niestety bez głównej armaty jest naprawdę ciężko. Kiedy Japoniec cały czas strzela. Ja już przegrałem tę bitwę. Jest za dużo wrogów. Czterech na jednego. Ale jak widać B1 jest twarda. Teraz wezmę B1 bis. To sobie zmniejszę amunicję. Ja słyszałem, że na początku B1 były nazywane czołgami OP.
Ale OP są tylko ze względu na to, że są wytrzymują dość duże obrażenia. Natomiast kiedy B1 napotka takiego Panzer 4, Panzer 3F, Stuga, co tutaj jeszcze mamy? Valentina, Matilde, Churchilla, pada przed nimi jak mucha. Nie ma siły ognia, by się im przeciwstawić. To jest oczywiście taki pancernik, ale nie ma siły ognia na czołg. Bardziej na pojazdy lekkie i na obiekty. Tutaj trzeba dobrze pomyśleć, jak tą maszynę użyć na polu walki. W przypadku B1 Bisa, no to trzeba bardziej pokazywać prawy bok niż lewy, ze względu na to, że po lewej mamy chłodnicę. A przez te chłodnice to nawet makaronik maszynowy nam się przebije. Też jeszcze wadą do jedynek są gąsienice. To jest, są takie same jak w Arlong. Te gąsienice są tragiczne i ślizgają się strasznie. Przykładowo tam, gdzie niektóre pojazdy mogą bez problemu podjechać, tam Arl i B1 nie podjadą, będą się ześlizgiwały. Niedobrze. Muszę się wycofać. Sherman ze 105. Jego pocisk kumulacyjny jest w stanie mnie zdjąć na jeden strzał. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aha. Mam Shermana z tyłu z Kowańca. Tylko, że to jest taki niedoświadczony gracz, że nie obrażać. Nie umie pokonać do jedynki. Brawo. Oj. To było ciekawe. Czy to on strzelił i zabił siebie? Czy ja mu rozwaliłem zamek?
Mam nadzieję, że to Wam się spodobało. Nie wiem, czy odcinek nie będzie za krótki. Powiedzcie, czy Wam takie krótkie pasują, czy mają być trochę dłuższe. Więc napiszcie w komentarzach, jaki pojazd następny chcecie. Albo dla osób, które nie wiedzą, niech napiszą nację i BR. Mniej więcej ja tu podam, jakie BR-y są. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, wspierajcie, mówcie, co jest dobrze, co źle. No i do następnego odcinku. Na razie.